Witam. Dzisiaj przygotowałam dla Was porównanie trzech różnych samoopalaczy plus dwa samoopalacze do twarzy. Bardzo dużo osób mnie o to pyta, jak utrzymuje taki właśnie kolor opalenizny i muszę Wam powiedzieć, że do tego filmiku zainspirowały mnie obejrzane filmiki dziewczyn, które wróciły właśnie z wakacji, między innymi Szusz i Olga. I po prostu tak zazdrość mnie wzięła, bo ja w tym roku na wakacje nigdzie nie jadę i nie będę miała szansy na to, żeby uzyskać w miarę naturalną opalenizn, dlatego muszę się cieszyć tą sztuczną. Mam nadzieję, że dzięki mojej recenzji będziecie mogły stwierdzić, czy któryś z samopalaczy, które ja posiadam, przyda się Wam. Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, od czego zacząć. Samopalacze do twarzy. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, jak byłam posiadaczką samoopalacza z firmy Zentan do twarzy i muszę Wam powiedzieć, że pozbyłam się go, gdyż zauważyłam, że po użyciu jego naprawdę ilość zaskórników na mojej twarzy się pojawiła, a ja walczę z tym od kilkunastu lat tak naprawdę i cały czas szukam jakiegoś środka idealnego, który spowodowałby to, że nie zatyka porów. I stwierdziłam, że niestety Zentan nie nadaje się dla mojego typu skóry i sprzedałam go i szukałam czegoś innego. I na forum właśnie, nie pamiętam nawet jakim, bardzo dużo osób, czy to było w gazecie jakiejś, już nie pamiętam, zwróciło uwagę na samoopalacze do twarzy firmy Clarins. Ja muszę Wam przyznać, że moja przygoda z firmą Clarins niezbyt się dobrze mi kojarzy, gdyż pamiętam dawno, dawno temu poszłam na taki właśnie makeover i pani używała kosmetyków z firmy Clarins i ja przez 3 dni miałam tak czerwone oczy i w ogóle całą twarz i się wszyscy śmiali ze mnie, że chyba, nie wiem, paliłam coś, bo po prostu moje oczy były tak czerwone. To nie było, to po prostu była naprawdę bardzo, bardzo silna alergia na te kosmetyki, dlatego się bałam czegokolwiek używać z tej firmy. No ale pomyślałam sobie, tyle osób pisze pozytywne recenzje, dlaczego ja nie spróbuję. I zainteresował mnie jeden produkt, który działa na zasadzie mleczka. Niestety nie mogę go Wam pokazać, gdyż go nie zakupiłam, ale co zrobiłam? Zaszłam do jednej z drugierii i poprosiłam pani, czy może mi właśnie w pojemniczek nalać ewentualnie troszeczkę, że mogę sobie go przetestować. Pani powiedziała, że nie ma problemu, ja pojechałam do Butza, w Butcie kupiłam sobie właśnie taki pojemniczek, w którym jest 5 kontenerów i pani przelała mi naprawdę dość dużą ilość tego płynu, który jest na dole. I słuchajcie, pojemniczek nie jest zbyt szczelny, dlatego nie mogę Wam zbytnio pokazać. I generalnie jak to działa? To jest, to nie jest mleczko, to jest bardzo lekki tonik, który nakłada się na noc i muszę Wam powiedzieć, że kolor jaki on daje jest naprawdę piękny, jest bardzo, bardzo ciemny. Chyba troszeczkę nawet za ciemny dla mnie. Z tego co się orientuję, niestety ten produkt już nie jest dostępny na rynku. Wiem, że dużo osób go sprzedaje na eBayu za naprawdę kosmiczne pieniądze. On powinien kosztować albo 16,5, albo chyba 18 funtów, ale sprzedają go na eBayu za 40, aż po prostu kosmiczna cena. I pani mi poleciła właśnie użycie też mleczka, które jest nowością właśnie z firmy Clarins. I ja do tego mleczka nie byłam zbytnio przekonana, gdyż właśnie słyszałam tylko dobre opinie na temat tego toniku, że tak powiem. Ale wypróbowałam i muszę Wam powiedzieć, że kolor jest o wiele bardziej naturalny. Mam go teraz na sobie i jest przyjemny, nie pachnie samoopalaczem tak jak ten tonik. I przypuszczam, że kupię go sobie na pewno całe opakowanie. W ogóle pani w Clarins była tak miła, tak kochana, naprawdę, dlatego na pewno tam wrócę i na pewno coś od niej kupię, gdyż po prostu ona chciała mi dać całą butelkę, wyobraźcie sobie, bo nie miałam pojemniczka i powiedziałam, że weź sobie opakowanie i przyniesiesz mi jutro. Ja mówię, nie, Boże, proszę, nie, ja sobie kupię, zaraz pójdę opakowanie i po prostu naprawdę byłam pod wrażeniem takich ludzi, że kobieta ufa obcym osobom, że jest w stanie dać jej normalnie pełnowartościowy produkt, żeby właśnie przynieść następnego dnia. Ja nie mówię, że ja bym nie przyniosła, broń Boże, ale pomyślałam sobie, że może akurat ktoś będzie chciał inny wypróbować w tym czasie, kiedy ja go wzięłam, dlatego postanowiłam, że kupię sobie mało pojemniczek i wypróbuję w domu. Czyli w tym momencie mogę Wam na 100% polecić oba produkty. Dla osób, które mają ciemniejszą karnację, ten, jeżeli macie jeszcze szansę gdzieś go zdobyć, to ten tonik. Dla osób, które mają troszeczkę jaśniejszą karnację, ten balsam, taki krem. Dam Wam linki do tych produktów na dole, także się nie martwcie, nie pamiętam dokładnie, jak one się nazywają. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Oba te produkty nie zatykają porów, co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I jak, jeżeli chodzi o makijaż, o samopalacz do twarzy, to moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo istotny. Także gorąco polecam to. Teraz ciało. Słuchajcie, mam do porównania trzy różne samopalacze.
trzy różne firmy, chyba jedne, tak mi się wydaje, jedne z najbardziej popularnych. Nie mam Fake Bake, moja siostra kiedyś używała i pamiętam, że bardzo jej się odpowiadało, tylko że strasznie śmierdzią. I co będę Wam pokazywała? To samopalacz z Saint-Tropez i to jest Everyday w formie sprayu. Gradual Ten Spray, czyli to jest coś takiego, codziennie stosujemy i on nam buduje opaleniznę. Jest to opakowanie 200 ml, dość duże i muszę Wam przyznać bez bicia, że to mam dzięki jednej ze swoich naprawdę świetnych oglądających, Renata. Nie będę mówić Wam nikomu może, bo będziecie chcieli. Ona mi zaproponowała, że jednak woli solarium. Ochrzaniłam ją za to straszliwie. Ona powiedziała, że woli solarium i z miłą chęcią mi to prześle, żebym mogła to przetestować. No i ja dziękuję Ci, Renatku, z całego serca, naprawdę. I to coś kosztuje, słuchajcie, 20 funtów, czyli to nie jest mało. Kolejnym samopalaczem, który będę porównywała, to jest Zentan. Tak wygląda jego nowe opakowanie. Zmienili troszeczkę szatę graficzną i zmienili troszeczkę, wydaje mi się, formułę na lepszą. I ten kosztuje, to jest 236 ml. Ten kosztuje 25 funtów. I teraz najtańszy, który bardzo dużo osób mi proponowało. I ten samopalacz mam też dzięki koleżance, gdyż nie mogłam znaleźć go w Londynie, głupia ja. I poprosiłam Justynę i Elę Karasińskie, żeby, czy mogłaby mi właśnie go kupić, bo ona mieszka na północy. I przesłała mi Justynka ten samopalacz. I później, wyobraźcie sobie, tydzień później znalazłam go w sklepie Savers w Londynie. I kosztuje 2,5 funta. Czyli przepraszam Ci, Justynko, za cały problem, zamieszanie. Moja wina. Dobra, i zaczynamy porównywanie. Takie mam szczęście, że każdy z tych samopalaczy ma zupełnie inną konsystencję. To jest mus, to jest taki normalny krem, a to jest spray. No i nie wiem od czego zacząć. Zacznę może od tego, który lubię najbardziej, czyli oczywiście niestety Zentan. Czemu mówię niestety? Cały czas nienawidzę tej firmy pod tym względem, jak dba o klienta. Moim zdaniem tyle, ile ich maili napisałam z zapytaniem, czy można kupić je w Polsce i w ogóle nie odpowiadają. Naprawdę są tragiczni moim zdaniem. W ogóle nie potrafię dbać o klienta i nie polecam ich z tego względu. Ale nie mogę nic zarzucić temu produktowi. Słuchajcie, tutaj jest napisane, że właśnie jest nawilżający, daje piękny kolor dla twarzy i dla ciała. Ja nie używałam tego akurat do ciała. Do twarzy, przepraszam. Także nie powiem Wam, czy zatyka pory, czy nie. Daje piękny, naturalny kolor, co prawda. Kolor utrzymuje się długi czas i nie ma zacieków, to prawda. I ma wyciąg z żożoby i z olejków jakichś, z orzeszków jakichś i plus do tego z aloesu. I tutaj mam instrukcję, jak to działa. Naprawdę zmieniło się od ostatniego czasu i tu nawet jest napisane, że to jest weekly self-tan, czyli takie, co się używa raz na tydzień. I muszę Wam powiedzieć, że zgadzam się z tym w zupełności. Po nałożeniu samopalacza, ja do nałożenia samopalacza używam Tanning Mitt, takie gąbeczki z firmy Saint-Tropez. Ona jest używana, ja oczywiście za każdym razem po użyciu myję, żeby mi jak najdłużej starczyła. I uwierzcie mi, że ja próbowałam różnych i to używałam już 5 razy i cały czas jest identyczna jak była. Kupiłam taką troszeczkę tańszą, ale wiecie, ten co oszczędza później dwa razy więcej płaci i ona po prostu mi się rozkleiła, rozwaliła w ciągu dwóch użyć, dlatego zainwestowałam troszeczkę więcej to Saint-Tropez. I to jest idealny produkt do tego, żeby nałożyć właśnie samopalacz, jakiekolwiek, które z nich używam do tego, tego urządzenia i naprawdę działa super. W swojej rutynie zmieniłam jeszcze jedną rzecz. Tego nie zmieniłam, cały czas używam, widzicie, już mi troszeczkę zostało. To jest z Fake Bake właśnie peeling, który powoduje, niezbytnio nawilża skórę, ale bardzo ładnie ją oczyszcza i przygotowuje ją do nałożenia samopalacza. I kupiłam sobie za 2 funty, czasami tak się zdarza właśnie w TK Maxie, nawilżający krem do używania właśnie samopalaczem Saint-Tropez. I nim smaruję właśnie łokcia, te miejsca, gdzie skóra jest najbardziej sucha i potrzebujemy troszeczkę więcej nawilżenia, żeby kolor nam się pięknie, ładnie rozprowadził. Dobra, czyli używamy tego, no i później używamy Zentan. O tym produkcie już mówiłam Wam tyle razy, tak bardzo szybko. Naprawdę, nie czuję samopalacza zupełnie, pachnie jak cynamon, ma taki zielony kolor. Odkręcę Wam, pokażę jeszcze raz jaki. I to jest moja trzecia albo czwarta butelka tego produktu. Dlatego pomimo tego, że nie lubię tej firmy, ale po używaniu tych innych stwierdziłam, że ten jest naprawdę jednym z moich ulubionych, po prostu bardzo mi pasuje. Kolor
pokazuje się po 3 godzinach od aplikacji i na przykład tu jest napisane, że później można nosić już białe ubrania. Niestety się z tym nie zgadzam, gdyż każdy z tych samopalaczy barwi bieliznę białą i białą pościel i cokolwiek i widać takie leciki pod pachami. Jeżeli ktoś ma pomysł może jak to ewentualnie mogłabym odprać, gdyż mam z tym problem, pomimo tego, że używam vanish, taki specjalny do białych ciuchów, to poradźcie mi, nie wiem jak temu zaradzić, ale czasami mam ochotę nałożyć białą bluzkę i tak wiecie, zastanawiam się 2 razy, kiedy nałożyłam samopalacz, gdyż pierwszego dnia, nawet po prysznicu i w ogóle po wszystkim oczywiście, niestety zostawię on plamę na ubraniach, no niestety. To Zenten. Drugi w kolejności ceny to jest ten Saint-Tropez Everyday. Ten nie pachnie jak samopalacz też, pachnie jak kwiatki, jak troszeczkę jak perfumy jakieś w jakimś tam stopniu i muszę Wam powiedzieć, że kolor naprawdę jest też ładny, ale trzeba mieć anielską cierpliwość, żeby to nałożyć. Tutaj producent nam mówi, że powinniśmy po prysznicu spryskać tym ciało i właśnie albo ręką, dłonią, albo czymś takim wsmarować to, odczekać parę minut, możemy się ubierać i jesteśmy gotowi do drogi. Czy to tak działa super? Nie wiem. Ja cały czas czułam ten zapach i powiem Wam, że jak jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco, to czuję się, że to się na skórze ma. To jest produkt nawilżający, czyli nie trzeba, można go używać na przykład zamiast jakiegoś balsamu. Zauważyłam też ostatnio, Lollipop właśnie powiedziała, Laura, że można tego używać właśnie do nakładania samopalacza na dłoni, gdyż kolor będzie taki bardziej delikatny, przejście nie takie zbytnio drastyczne, jak czasami mi wychodzi nawet tutaj, widzicie, przy Zenten. Używam go też na stopach, wygląda bardzo ładnie. Powiem Wam, że to jest idealne, ale nie na opały, gdyż moim zdaniem po prostu jak jest bardzo gorąco, to po prostu spływa. Ale kolor jest piękny, nie lubię niego za bardzo za zapach i oczywiście cena mogła być troszeczkę też mniejsza. Ja za niego nie zapłaciłam, ale zdaję sobie z tego sprawę, że to jest troszeczkę dużo. I ostatnim samopalaczem jest samopalacz z firmy St. Moritz. Tu mamy 200 ml, on jest w formie musu. I ja pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Taki brązowy płyn, trzeba go wstrząsnąć przed użyciem. I jakie są moje przemyślenia? Nie pachnie też może jak samopalacz, ale pachnie czymś sztucznym, nie podoba mi się to. I tu jest napisane właśnie, że też utrzymuje się do 5 do 7 dni, nie zgadzam się z tym. Jak go nakładać, też używam do niego tej pianki. I co zauważyłam z tym samopalaczem? Ja zawsze nakładam samopalacz wieczorem, wysmarowałam się nim, rano wstaję, widać, mam piękny kolor, idę pod prysznic i ten kolor się zmywa. I powiem Wam, że po 2 prysznicach go w ogóle nie ma, ja nawet nie wiem, gdzie on zniknął. I mam takie wrażenie, może od tego, że moja skóra jest teraz tak dobrze nawilżona przez te wszystkie tabletki, które biorę, możliwe, że po prostu moja skóra go nie wsiąka, nie przystosowuje go do siebie i przypuszczam, że idealnie by działał dla osoby, która ma bardzo jasną cerę, gdyż daje taki piękny kolor. Kolor na pewno jest bardzo ładny i jak go się nakłada, to niestety mam takie wrażenie, wygląda jakby był brudny. Nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi. To jest taki jakby po solarium kolor. Ale później on się zmywa i z czasem, kiedy nam się ten kolor zaczyna tak jak gdyby prawdziwy pojawiać na skórze, to wtedy widzimy jego zalety. Słuchajcie, powiedziałam, że ten samopalacz kosztuje 10 razy mniej niż Zenten i 8 razy mniej niż Saint-Tropez, czyli nie można od niego wymagać nie wiadomo czego, ale nie utrzymuje się tak długo, moim zdaniem, jak te inne samopalacze. Jeżeli nie jesteście leniwcami takimi jak ja, jeżeli macie ochotę poprawiać go co 2-3 dni, to jak najbardziej polecam. Zaletą i z drugiej strony może być też wadą musu jest to, że jak go nakładamy, to trzeba być bardzo szybkim, gdyż on bardzo szybko wsiąka w skórę. Co jest też super, bo dość szybko można się po nim ubrać. Oczywiście też nie polecałabym na pewno ubrań jasnych, gdyż ten barwi na 100% na nie wiem, moja pościel była brązowa po nim, pomimo tego, że śpię w piżamie. I oczywiście, ale wszystko się odpiera, nie bójcie się, to się odpiera bez problemu. Wydaje mi się, że to, co mam pod pachami, to też działa z reakcją z dezodorantem, to jest troszeczkę ciężej usunąć. Nie wiem tak naprawdę, co jeszcze mogę Wam na ten temat powiedzieć. Po prostu ten jest, aplikacja tego samopalacza jest chyba najszybsza z nich wszystkich, gdyż my też nie mamy czasu za bardzo na zastanawianie się, bardzo szybko go trzeba rozprowadzać. Polecałabym go rozprowadzanie od tej albo od środka nogi i rozciąganie go do kolan i tak samo do kostki. Wtedy mamy pewność, że nie nałożymy zbyt grubej ilości warstwy na nasze kolana, na miejsca suche. Co jeszcze?
Nie podoba mi się zapach tego, tak jak powiedziałam, tak do końca. I nie podoba mi się to, że się nie utrzymuje na skórze tak tyle, ile obiecuje nam producent. I co jeszcze? Dość równomiernie schodzi, tak mi się wydaje. Tylko trzeba pamiętać o tym, że zaraz po nałożeniu samopalacza, następnego dnia, rano po prysznicu, ja zawsze używam bardzo dobrze nawilżającego jakiegoś balsamu do ciała, gdyż to też utrzymuje tą opaleniznę i sprawia to, że ona nam bardzo ładnie równo schodzi. Dlatego też pomiędzy kolejnymi aplikacjami używam peelingu, nie może tego, tylko troszeczkę innego, żeby też ładnie, równomiernie wyrównać kolor skóry, żeby ten samopalacz wyglądał jak najlepiej i jak najbardziej naturalnie. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeżeli nie, jeżeli macie ochotę mnie o coś zapytać, to zapraszam. Jeżeli chodzi o kupno tego, to powiedziałam, w Londynie wiem, że ten samopalacz można kupić w Savers, przypuszczam, że w całej Wielkiej Brytanii. Można go też dostać na eBayu. Wiem, że czasami można też je dostać w TK Maxx. Ten Saint-Tropez jest dostępny chyba na całym świecie i mam ochotę wypróbować Saint-Tropez Mousse. Ten produkt w formie tego i właśnie dużo ludzi go chwali, mówi, że on jest naprawdę świetny i naprawdę go bardzo poleca. Może kiedyś Bozia mi da i będę w stanie kupić sobie właśnie ten jeszcze jeden. I oczywiście Zentan, który jest moim ulubionym, ale nie lubię tej firmy. Już o tym mówiłam, nie chcę się za bardzo powtarzać, żeby to się nie wydawało nudne. Także w zależności od tego, jakimi jesteście leniwcami, jaki macie kolor skóry, polecam dobranie Wam odpowiedniego produktu. To chyba tyle mojego gadania. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Wam wszystkim dziękuję za ogromną ilość wiadomości, które od Was dostaję, za ilość komentarzy. Przepraszam, że nie jestem w stanie na wszystkie odpisać. Niestety brakuje mi rąk i w ogóle komputerów, żeby to wszystko razem zrobić. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Buziaki! Mua!